na 5 czerwca odnajdujemy słowo ze 106 psalmu. Pan wejrzał na ich niedolę i wysłuchał ich wołania. Przypomniał sobie o swoim przymierzu z nimi. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. To słowa z Ewangelii Łukasza. W tym czasie, kiedy kończy się pandemia, wydaje nam się, że wszystko już za nami. Ale jeszcze tak niedawno te słowa z Psalmu 106 pewnie wywołałoby u nas w naszych sercach i domach ogromne poruszenie. A Pan wejrzał na ich niedolę i wysłuchał ich wołania. Ileż to modlitw przenikło świat w tym czasie pandemii. Ileż to modlitw o zdrowie, o życie swoich bliskich. My wszyscy nieśliśmy do naszego Boga, a Pan, ten jest Bogiem początku i końca, ale też Bogiem, który wysłuchuje ludzkiego wołania, tego wołania, w którym poszukujemy nadziei i sensu, nadania go w tych najtrudniejszych momentach życia. Pan wejrzał na niedolę nas wszystkich i wierzę głęboko, że wysłuchuje naszych modlitw. Módlmy się. Panie nasz i Boże nasz, oto każdego dnia stajemy wobec wielkiej tajemnicy naszego życia. Oto nasze życie tak kruche, tak niedawno to widzieliśmy, jest w Twoich rękach. A my wciąż wołamy do Ciebie w tym trudnym czasie. Wysłuchaj naszych modlitw. Pobłogosław nasze domy, rodziny, ale też pobłogosław wszystkim chorym i cierpiącym. Nasze myśli kierujemy na kolejne miejsca na świecie, w którym umierają ludzie z powodu COVID-19 i z powodu której cierpią. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla wszystkich. Dlatego, abyś wysłuchując naszego wołania każdego dnia, wsłuchując się w głos naszego serca, błogosławił nasze domy, rodziny, świat, w którym żyjemy. Prosimy Cię o to z całego serca, Panie nasz i Boże nasz. Amen.